Dzień dobry Kubuś, witamy w kolejnym odcinku testu nowego. Testu nowego, bardzo nowego. Kurde, w pierwszej... Dzień dobry, witam w ogóle serdecznie. Tak w pierwszej kolejności myślałem, że to jest w ogóle Mercedesa klasa, nie? Bo taki wielkie to. Podobne, co nie? Hot hatch, taki wielki brzydal bezkształtny, bym powiedział. Taka buła z przodu i w ogóle... A jeśli test nowego, to mamy jeszcze ze sobą Dawida. Witam, tak cześć. Zresztą mnie tylko Dawida. Cześć Szymon, nie, niech ucieka, nie, jesteś tutaj. Nie, ale witam. I... no co? Jak ci się w ogóle podoba taki wóz? Wiesz co, bardzo lubię hot hatche. Ten kurde taki troszeczkę jest brzydalek, ale technologicznie jak się zagłębiam, są błędy. Najważniejsze... Brzydalek? Nie podoba ci? Może biały jakby był, jakieś takie dyfuzerki, coś tam by miał, by tak bardziej seksownie, fajnie wyglądał. Dubajska biel ci się podoba? No, taki... ty. No kurde, ale tak, najważniejsze przed i napęd, kurde, i szpera. No to już wiadomo, że jest zabawa, że jest się w zakręcie można dać sprzęgło, bo to jest polift. O, no, ja bym kurde. Więcej dodał, jeszcze można powiedzieć, że zawieszenie w tym samochodzie stroili inżynierowie z BMW M. To prawda. Z BMW M w Hyundai tak. Przed i napędowym? Co tak, to ma jedno drugiego? Główny inżynier przeszedł... Zdradził BMW-kę, przeszedł do Hyundai'a, no. Albert Billman, o. Pamiętam, chłopcze tak nazywał i robił dla Hyundai'a. Już nie żyje. Nie, no nabijam się. I chuja dał, wbił w Hyundai'a i pewno prowadzi się genialnie, tak coś mi się wydaje. Ja tylko dodam od ciebie, że na szkoleniach Hyundai'a wzorce z tego, jak obsługiwać klientów, były zaczerpnięte też z BMW, więc myślę, że on więcej przekazał, jak tylko zawieszenie. Miłość, kurwa, empatia i w ogóle wszystko. Ja też takie szczególiki widzę. Tutaj jest N1. N1 to już znaczy, że to już jest ultra mega zapierdalacz, najwyższa klasa chuja dał. A jak myślisz, co to znaczy to N? N? Jest wiele teorii. Jest tylko jeden neutral. Nie, N1. Główna teoria mówi o tym, że to jest jak Nürburgring, gdzie jest centrum testowe Hyundai'a. O, no ciekawe, śpiewa. Ciekawe, nie słyszałem tego, ale to dobre. Dobrze, Nordschleife. Ja o tym nie słyszałem, ale jak ty słyszałeś, tak jest. No nie mówię, ale ja tak słyszałem, że to N to właśnie, że tam gdzie było centrum testowe, to tak sobie to wymyślili N. Kuba, a w ogóle co myślisz o Hyundai'u? Wiesz co, totalnie tej marki nie znam, ona mi się generalnie z taniością, ale z poprawnością kojarzy. Że kiedyś Hyundai miała na przykład silniki Mitsubishi, takie kurwa różne jak 7, 5, 12 zawarowe, one były dobre, nie pierdoliły się, łatwo się je modyfikowało, kolega coś takiego miał. Więc tanie, koreański, taki badziewik, ale poprawny kurwa aż do bólu i sprawny, nie psujący się. Z tym badziewiem to się zgodzę, ale jakieś takie powiedzmy 15 lat temu, te auta były badziewiaste, a teraz są całkiem spoko. No kiedyś były totalnie wyprane z emocji, a ten to emocje ma, no kurwa 8 dual clutch, 8 biegów, kurwa i ta szpera. Ja pierdolę, jestem ciekaw szper, dawno wozą ze sprawdzią szperą nie jeździłem. Ale to jeśli chodzi o ten samochód, to Karol powinien być ekspertem. No ja już jeździłem, ale no nie chcę też dużo opowiadać, niech będzie trochę zaskoczenia i emocji. Te wszystkie ciekawostki tutaj, właściwości jazdy, to powinieneś być, wiesz, tak. Zdradzę tylko tyle, że ten licznik, bo tu jest licznik, który mierzy czas, nic się nie myli względem GPS-a. Aha. No dobrze, dobrze liczy czas, także... Jak... A skurwysyn chuj jeba, no to pozytywne bardzo zaskoczenie. Chciałem powiedzieć zawsze, kurwa, jaki ma... O Jezu, wpierdoliłem wam się, kurwa, przepraszam, wybaczcie mnie, bo kurwa zapomnę. Gdzie patrzę się tak, kurwa, między ciebie a koło i widzę dziurę w nadkolu i to już mnie... To już widzę, kurwa, to już się dzieje. Znowu będzie aerodynamika, znowu będzie fajny jakiś docisk, jakiś no kurwa, jest. Chłodzenie opon, bo na przykład dajesz chwilę na torze, jak jeździsz, to zawsze opony ci tu opierdala. Aha. I tu masz, kurwa, kanalik idealnie w zewnętrzną część opony trafia. Nie wiem, no kurwa, no przemyślane. Nie? Chłodzenie opon, kurwa. Felgi mamy nieoryginalne. Oglądamy wóz, czy jeszcze posłuchamy, co tutaj macie jeszcze poza mną ciekawego do powiedzenia? Czy już mam atakować ten wóz? Atakuj! Znaczy, przód ma ładny. Kurwa, przód robi roboty. Naprawdę, ten czerwony taki pasek, agresor. Przed chwilą, że brzydal. Z boku jest brzydki, taki bezpłciowy chuj, taki obu jak Mercedesa klasa, kurwa, z tego pakietu. Ma ładne lampy, te poliftowe o, robią roboty. O, jaki śmieszny badziew, ja to widzę, zobacz, jakie niewykończenie, że żeby ten zderzak bez po taniości zrobiony, kawałek więcej by plastiku dali, a to już jest styropian od strzału. Widzisz, kurwa, no. Że niczym nie jest zasłonięty, że takiego plastiku... Przynajmniej wiadomo, że nie bity, że go tu nie ma. Ten przodem nie był rozpierdalany, styropianik ma jak nówka, nie? Ale przód ma fajnie. Fajnie. I rzeczywiście po bokach ma te wloty i kurwa, też dużo mi się podoba. Tych wlotów takich, kurwa. Fajnie. Ten jest wlot do chłodzenia, ale tylko i wyłącznie opony. Tak. Przyjrzyj się z mojej strony i zobacz, jak ładnie trafia, kurwa, to gdzie się opon najbardziej przegrzewa. Zajebiście. Jak na torze jeździsz i sobie sprawdzasz, kurwa, temperaturę opon, no to pokazuje idealnie. Tutaj idziemy dalej. Ma jakiś taki, kurwa... Intercooler pewnie jakiś mały. No chujowy ma taki, kurwa, bym powiedział. Jak niski? Jak Sabik 900, że jest taki podłużny, niski, aha. A przez to ma małe zapewne opory toczenia. Ciekawe, czy Wagner już wyprodukował. Na pewno wyprodukował. Intercooler. Dobra. Chuj, z tej strony jest lepsze słońce. Pewnie taki tu. Sam jak w przedlifcie jest intercooler. Bo to jest techniczny... Wiesz co? Duża różnica jest w turbo, na tak, pewno. Tak.
Tak, no. To zaraz maskę sobie otworzymy. Tu się chyba po tym stage'u pierwszym robi chyba 370 koni, nie? No. O kurwa. Tak. Dużo... A jest 270 serii? 280? 280 ma ta mocniejsza no, wersja. Bardzo no. Wielką ma w chuj turbo sprężarkę z zapasem. Fajnie, zajebać wielkie turbo, nie wiem, niech ono dmucha bara i robi 300 koni. Właściciele... A wiesz, że dmuchniesz półtora i będziesz miał 400. Właściciele przedliftów zdychają na to nowe turbo, że chcieliby że mieć. Staje kurwa kuta z rana na sikanie i jednocześnie kurwa robi góromot. Te twoje porównania urologiczne mi się no, bardzo podobają. Hamulce widzę, kurwa duże są, kurwy jebane, bardzo są proste. Żeliwne, zobacz, zaciski takie jedno pewno tłoczkowe. Tak, ale kurwa placy. Ale one są skuteczne. 370 kurwa jak nic, to jest tak lekko. Lepiej jak w 370 Nissanie. Ciekawe jak sobie razem na torze. No nie wiem, nie na torze nie będzie go testowali, odsuwam się, patrzę. Wiesz co, no kurwa brzyda jest jebane. On jakby pewno trzydrzwiowy i biały byłby ładny. A, jak jest a są trzydrzwiowe takie? Nie. No i chuj. Ale masz i 20, tylko że to jest 1.6 wtedy. No to bez sensu. Do i 20 stać ten silnik, no bo przez to trochę traci. Raczej wiesz, bardzo jest praktyczny samochód, że wchodzisz, wychodzisz, w ogóle jakieś tam rzeczy. Ale kurwa przez to jest taki trochę brzydki. Dobra, idziemy, to mi się rzuca w oczy. To jest bardzo... Fajna lotka, co? Kurwa jest tak, że powietrze se wchodzi tutaj. A jak pojdziesz z tej o, strony, kurwa, działa. To zobacz jest... na to, tu masz światło stopu. Światło stopu. Nie, ale mówię, że wszystko działa, że to powietrze se wchodzi, to się podbija, no takie jest kurwa, że to ma jakiś cel, że to jakieś 40 kg czy 50 kg, o kurwa, tył ma zajebisty. Końcówki są większej średnicy, jak o, w przedlifcie. Kurwa, ja pierdolę, z tyłu miażdży system, ładniejsza jak, a kurwa, 45S, no. Ale ładny jest, jebany z tyłu. Jednak, kurwa. Tylko z boku ci się nie podoba? Bok jest chujowy, przód ma zajebisty, tył ma zajebisty, bok spierdolony jest. Dobra, patrzymy rury wydechowe, co prawdziwe. O kurwa, człowieku, jak ja ma wielki 2x60, aktywny wydech ma. W GTR-ze mi tego brakowało, kurwa, w takim drogim wodzie. A tu już masz takim chuju po pierdółce, już masz aktywny wydech. A Hyundai słynie z tego, że już w serii brzmi bardzo dobrze. Średnica wydechu, kurwa, albo 70, albo 65. Wydech ma na 400 koni. Pewno jakieś DPF-y, chuje, katalizatory go pierdolą, to mogę tak stwierdzić. Aha. Tył jest bardzo udany, bardzo ładny, fajny, zgrabny. A z boku jest spierdolony i możemy wejść do środka. Stoję z tej strony, ładnie z tej strony wygląda, ma maskę z takim przytłoczeniem, no chuj, to każdemu może się podobać, nie podobać. Z tej strony wygląda fajnie, a zobacz, pierwsze co coś w fotele rzucałem w oczy, chyba jakieś Recaro albo kurwa coś innego ekskluzywnego, że masz prawdziwe takie... Pasy możesz kodolki. Założyć. Tak. Aha. A widać, że są takie lekkie, fajne, takie jak Recaro, kurwa, na przykład 370 Nismo, nie? To już do środka wchodzimy. Dobrze, dobrze, to dawaj, stron kierowcy. Dobra, kurwa. Panie, kurwa. Fotele bardzo są grube i bardzo są ekstremalnie w chuj twarde. Kurwa, człowieku, jak stal jakaś tutaj. To nie jest takie jakieś sztuczne napompowane, jak jakiś kurwa tam placek materiał, tylko że to jest stalowa taka konstrukcja po zewnątrz. To zrób test kul, siadaj. Czuję, że kury ściśnie. Nowy stały. Nie, element. Kul nie ściska, no moja szerokość jest dobry, ale w chuj trzyma. No kurwa, ty fotele ma obłęd. Mm. O ja pierdolę. No nie trzymają aż tak podczas jazdy, ale są za to mega twarde. Nie, okay. Czuję, że są twarde, takie są niemieckie. O kurwa, jaki fiut kolejny, zobacz. To jest taki kutasek, taki członek, sztuczny penisek, nie? Taki kurwa. Znaczy, no mi się to średnio podoba. No, ale ten jeden jest taki niebieski akcencik. W środku pierwszy. To jest dziwny taki tablet, nie wiem, że się z tego nie wycofali. Mi to się wygląda to nie podoba. Jak taki na pałę kupiony, taki Android na AliExpress i wjebany do jakiejś samochody, że w samochodzie miałeś jakiś taki mały ekranik, a oni ci wyjebali takiego kurwa Androida. Rzeczywiście to jest takie jakby wpierdolone na czy ogólnie na siłę. Ten system nie chodzi jakoś rewelacyjnie. Nie jest jakiś tam bardzo szybki. To chyba bolączka wszystkich nowych aut. No, ale tutaj jakoś tak rzuca się to i ten dźwięk taki pip i on chwilę myśli, przechodzi do tego. No takie trochę denerwujące jest to podczas jazdy. Mhm. Ty ma Xenon, a to jest regulacja jasności, nie, regulacja wysokości lamp, to kurwa Xenonów nie ma, że ma w pokrętełku jasność. Nie, tam jest podświetlenie wnętrza, jasność. Tu mam podświetlenie wnętrza, tu mam wysokość lamp, tu mamy system start-stop, on ma tego, którego nie lubimy, tutaj to, o tych główienkach mówię. Aha. Wnętrze ma takie bardzo proste, widać, że takie koreańskie, albo wręcz japońskie, że minimalistyczne, że proste jak chuj. A ładne, to, tak zasadniczo takie... ładne stylistycznie. Tutaj coś trzeba takie... docenić, jak ono jest wykonane, bo zwróćcie uwagę, że tutaj jest miękka... Aha, wciska się. Tak, tutaj jest plastik, ale tutaj jest miękko. Czyli tutaj można jeździć bez pasów. Tutaj mamy miękko, tu też jest miękko, tu jest twarda, ale też bardzo fajne kości, nic nie skrzypi. No kurczę, porównując się do innych aut, to naprawdę robi to wrażenie. Siupy nie ma. Ciekawe, co Lucek o tym myśli. Malutka przerwa, pójdę do Lucka, zobaczę co tam. Uważasz różnicy. Kurwa jestem, tutaj jeszcze tak sobie próbuję coś namacać, no tutaj kolega nam Buber się zachwyca. No jest jeszcze jeden kurwa punkt... grzanie kierownicy ma. Tak, jest jeszcze jeden punkt, który musimy sprawdzić, czyli jak chodzi, bo tu jest naprawdę tak. Czego posłuchać. A samochód jest taki już seryjnie. Samochód jest do bólu poprawny, taki kurwa, taki minimalistyczny, no taki zajebisty poprawny. To zobaczysz, czy jest poprawny. No. Nie, ale wszystko jest tu, masz grzanie dupki, grzanie kierownicy, wyłączenie kontroli trakcji. Wiesz, co jakieś... cię przypomni? No. Obstawiam, że będziesz wspominał mikrę.
A, myślałem, właśnie tak czułem, że jakieś takie Nissanki, mało USB. I kierownica ma taką wyjebaną, trochę jak Formuła 1, że tu masz takie kurwa, takie, że tutaj tylko brakuje guzika start, stop, jakieś pokrętła regulacji kontroli trakcji sportowego. Mhm. No tempo macik, widzę, że ma trzymanie pasa ruchu, no od chuja rzeczy, ma to jakiś kurwa drogi wóz chyba musi być. Weź go odpal. Dobra. Brakuje mi sprzęgła, no dobra, to jest wiadomo, DSG. Głośny, fajnie, tak od razu zapada. Tak. Czekaj, włączę radio, kurwa. Flagę sobie jeszcze przyciśnij. Tak, żeby był N. Jest, ECS Sport, a wyłączone. Dodaj mu troszkę gazu. Klapki słyszę, że rezonansują, a to i w BMW M4 tak samo robią. Najwyższy. Ty, no i na luzie się wkręca do końca. Na 6 się wkręca. No, wysoko. Czekaj, nagram jak to z tyłu chodzi. Fajnie strzela. Dźwięk robi robotę. Pokaż, Kuba, no. O kurde, ale głośno. Przypomina mi się odcinek z Kiwim, jak powiedział na moje słowa, że Hyundai i30N fajnie brzmi, powiedział, że nie bardzo, ale wydaje mi się, że jest taki manifest, że w 2021-2022 roku da się dalej zrobić auto, które jest mega głośne, nie? Seryjnie. No właśnie, seryjnie, no. Podoba cię? Wyłączamy flagę i będzie cichy. No nie, dobra, drive mode. No też fajnie gada, nie pasa z dołu. No ale jest cicho i nie strzela. Jest taki dosyć przyjemny, ale wkurwiam, że nacinek się wolno wkręca. Pod obciążeniem będą turbo go nadmucha i się wkręci. Ale na luzie coś mu brakuje, jakieś ma ograniczenie, że daje mu gaz do deski, a mam wrażenie, że przypustnica otwiera się na 5%, że jest takie nieprawdziwe. Słabo się wkręca. Tak, że ta przypustnica się nie otwiera. Wiesz co, zauważyłem, strasznie wysoko tu siedzę. I mogę tylko wyżej. Ekstremalnie wysoka jest pozycja. Po prostu no brakuje mi z 5 kliknięć w dół. Jak na kiblu? Strasznie wysoko, kurwa. Ekstremalnie wysoko siedzę. Trochę może to przeszkadzać, wkurwiać. No dobra, Dawidzie, albo wiesz, jak to bywa w teście nowego, jest jeszcze jakiś wątek oponiarski. No, no właśnie, chciałem powiedzieć, że w pierdole ma strasznie duże kurwa koła. To jest przez jakieś znaczy, wydaje mi się, że to jest taki po prostu standard w hot hatchach 2 czy 5 czy 5, 19. To jest urosły te koła w 19 cali, kurwa. Które są właśnie zazwyczaj, czy to nie wiem, Meganka RS, ta poprzedniej generacji miała chyba 2 czy 5 czy 5, 19. No to w tej RS, najnowszej generacji są jeszcze większe, 2, 4, 5, 30, no, 5, 19 no też. No tak, ale tam for control, więc tam to trochę zmienili, ale 235, 35, 5, 19 to generalnie taki standardowy rozmiar. No i generalnie jeśli chodzi o ten sezon, o opony właśnie w tym rozmiarze do hot hatchy, no to mamy tak, no dalej jest 4S dostępny, jest Potenza Sport, na której, lubię. Lekka, którą fajnie. Lubisz, no. Tak, jest lekka. No i teraz do tego grona jeszcze poza Goodyearem, Supersportem, dołączył Continental Sport Contact 7. Kurwa, już siódemka, ja pierdolę. Tak, no i generalnie ta siódemka, no tak po pierwszych wynikach testów i po też moich takich odczuciach, jak ją tam sobie gdzieś tam pomacałem na magazynie, no to wydaje mi się, że to jest taki Killer 4S na tą chwilę. Tajer z Review robiło porównanie i 3 metry krócej na mokrej nawierzchni na Continental Sport Contact 7 zatrzymał się samochód niż na 4S-ach. Ale z jakiej prędkości? Nie powiem, ale czy to były 3 metry różnicy, były tam też inne opony testowane. No i jeśli chodzi o technologię samego tego Continentala, to super wypada pod tym względem. To ja sobie taki komplet Continentali zaklepuję do Megane. Trzeba zobaczyć, czy jest już dostępny, aczkolwiek na ten sezon ma być w 42 rozmiarach. Więc naprawdę jest dosyć szeroka ta rozmiarówka. No i widać, że Continental, tak jeszcze pokrótce o niej opowiem, podszedł tak trochę w stronę kierowców właśnie z projektowaniem tej opony, bo w zależności od rozmiaru ma ona różnić się konstrukcyjnie. Jedna powiedzmy będzie miała trochę inaczej, nie wiem, poprowadzone gdzieś tam oplot, inna może mieć trochę inną wysokość. No generalnie... A to nie jest standard, że w zależności od rozmiaru jest, nie wiem, inna budowa w danym modelu? No zależy, wiesz, jak to do tego producent chodzi. Czasami to jest powiedzmy tam jeden gdzieś tam powiedzmy format opony, że nie wiem, tyle wysokości faktycznie to jest, nie ma tam żadnych odchyłów, a tutaj Continental sam jakby sygnalizuje, że ta opona musi być dopasowana do każdego samochodu, powiedzmy nie do rozmiaru. W Hyundai'u ta opona będzie trochę inaczej pracować, w cięższym samochodzie będzie jeszcze inaczej pracować, więc tam muszą wzmocnić tą konstrukcję, więc oni to jakby tak jasno zaznaczają. No i ma taką fajną technologię, która mi się bardzo spodobała. Jak wiemy w zakrętach opona P
pracuje, no i ta siła działa na zewnątrz, w zależności w którym zakręcie jesteśmy. I tam są takie ząbki, które sprawiają, że te klocki bieżnika się blokują. Czyli jak działa na nie siła... Kurwa, że się gładkie zaczynają robić. Znaczy nie, bo po prostu masz, wiesz, tą zewnętrzną część, bar gopony, później masz klocki bieżnika te kolejne i jak działa na nie siła, to one tworzą, wiesz, one się tak blokują. Zapierają zakręcie. Się tak, zewnętrzne, tak. Są środkowe. Takie zamki i one już pracują tak pod palcem, więc dopiero co jak na nie działa jakaś masa samochodu. Aha. To jest dla mnie fenomenalne. O kurwa, się to rozwija. No to zaciekawiłeś mnie, będę chętny sprawdzić. No. No, jeśli chodzi o technologię z tym Sport Contact 7, super to wypada. Bridgestone Potenza Sport też bardzo ciekawa opona, więc jestem teraz po prostu ciekaw. A co jest droższe, Bridgestone czy Continental? O, nie wypowiem się tak z pamięci. Ale opon 2022. Tak, tak. Więc jestem ciekaw, co pokaże teraz Michelin w Pilot Sporcie 5S. Bo wyszła teraz piątka, więc możemy się spodziewać 5S, no i jestem ciekaw, z czym oni teraz jakby staną do walki, nie? Popatrzcie, co konkurencja zrobi i na siłę będą chcieli coś podobnego albo lepszego. No czy ciekawe, czy się da. To co, Kuba? No jeździmy, jeździmy. No samochód tak już chcę, żeby nim pozapierdalać. No szczerze. To się pakuje do środka. Mam tu jedną taką rzecz, która mnie w sumie trochę... Myślałem, że do pytania, kurwa, na to, że co jeździliśmy i że Kupcio wybiera numer 11. Nie. Auto mamy od chłopaków z Rail 13 Rent. Pozwolili nam użyć Launch Controla. Więc jak coś, to dziękujemy. Możecie użyć tego Launch Controla. Wczoraj na napędowce bardzo mało skrzynia się zużywać. Umowę, którą ja podpisywałem, jeśli chodzi o wynajem tego samochodu. No i tu mam taką do was gorącą prośbę, żebyście przestrzegali punkt P. I teraz Kuba prosiłbym cię, żebyś przeczytał ten punkt P. Czytać umiem. Punkt P. Uprawnienie szeroko rozumiałego seksu w pojeździe. 10 000 zł plus koszt czyszczenia i dezynfekcji. Tak, także proszę, żebyście tego nie robili podczas nagrań. O co ty nas podejrzewasz? Seks oralny w lesie. No. Z połykiem musi Kuba, być. Kuba, jedziemy. Zmieńmy temat. A przeczytaj punkt P. Czego nie można robić w samochodzie? Na głos. No, uprawianie szeroko rozumianego seksu w pojeździe. 10 000 zł plus koszty czyszczenia i dezynfekcji. Dobra, to nie jedziesz z nami. To by chciał niby. A nie stać nas na to. Raz, raz, Kuba. Kupcio lewy kanał, kupcio lewy kanał. A głośniej kanał. Powiedz. Lewy kanał, kurwa. Napierdalamy, proszę pana, pięknym samochodem. Kurwa, ale masz tam GoPro, masz takie, srakie i owakie. To zostałem sobie na później. Bardzo duży wyświetlacz. Obserwuj otoczenie dla własnego bezpieczeństwa. Jej, po polsku nawet. Ma pipczyki, z przodu nie zdążyłem zwrócić uwagi. Mi to się zawsze marzyło, żeby takie auta potestować ode mnie z salonu. Aha. No ale no niestety, nie udało się. A możemy go jebać. To tak brzydko powiedziałem, ja to każdy samochód z szacunkiem, ale możemy sprawdzić, co jego osiągi, jak się prowadzi i tak dalej. Bez jakichś takich ograniczeń. I mogę powiedzieć, że nie podoba mi się, że ma kurwa 5 drzwi. No tak, w sumie ja wolę 3 drzwiówki. On naprawdę ma 8 biegów, aż? Ja sobie zaraz sprawdzisz. Ja już odpalam. Skrzynia fajnie już chodzi. Już Dragiego. Ej, turbodziurki nie ma, ty. No, no dobrze reaguje. Kurwa, 2000 obrotów już jedzie sam z siebie. Hamulec ma taki bardzo czuły. W sensie tego czuć, że ma mało tłoczków hamulcowych i że mało naciskasz nogę, lekko kładziesz hamulec, on już tak bardzo rwie. Aha. Że nie musi tego płynu jak hamulcowego. Jak francuskie auta, tak? No. Że nie musi tak dużo tego płynu hamulcowego przeciągać, tylko kładziesz nogę, kurwa, on już jebany się zatrzymuje. Dobry ma te hamulce. Dobrze, mamy tutaj jeszcze Dragiego. Jest jakieś miejsce na niego? Jest. A to jest temperatura wody? Wody. To nie jest temperatura oleju. No powiem ci, jestem strasznie ciekawy, jakie będziesz miał wrażenie po jeździe hot hatchem autorstwa Koreańczyków. Wiesz co, już sobie patrzę jakieś funkcje, czy on tu kurwa ma, tu mi spalanie pokazuje, tu kurier, panie kurierze, proszę spierdalać. Ciśnienie w oponach, dobra, to jest to. Informacja o pojeździe, chuj, tak mało ma opcji, kurwa? On ma tu jak, aha, tu sobie, a ty się będziesz wiedział, włącz mi jakieś, może temperatura oleju pokaże, jak pokaże, to będzie rewelacja. Czekaj, wejdź w trypem może. No, tu się jakiś samochód pokazał. Tak, jakiś samochód. Ja co prawda po liftem bardzo mało jeździłem. To jest nawigacja, brak wydarzeń. Track. A nie, to już wyszukiwałem. Setup. Domek? Co tu się klikało? O, jest. O kurwa, tryb N. Pierdolnij mi tryb. Tu kurwa. Kliknij sobie. O, o kurwa, przeciążenie boczne. Sprężarki. W PSI jest, kurwa, ciekawe, czy na boost idzie zmienić. Moment obrotowy jest narysowany, że 280 koni, 400 Nm. Co prawda wyskalowane do 280, szkoda trochę. Chipa, ciekaw jestem, jak się pierdolę. No właśnie, czy ciekawe 400. Czy pokazuje więcej. I opcje wydajności. Tutaj masz... Kontrola startu, tak. Ty, aż się zatrzymał, zobaczymy. Ustawiasz sobie tutaj ile chcesz. Tak,
tak, ja cię pierdolę. Ty dawaj to nagraj tym, kurwa, ja jebie, kurwa, no to jest obłęd, stary, gdzie, no. Ty, a gdzie mój? Samochód Bayern, chuj moim kręć, kurwa. Ty, ale dobra, a gdzie jest mój? Tak to, już do ciebie dzwonię. Dawaj zadzwoń do mnie. Jagódko. Panie Jakubie, jakie życzy sobie pan obroty przy kontroli startu? Kurwa, niesamowite to jest, ja pierdolę. 100 jest precyzja. I 3000 są na niższe? Nie, możesz niżej. Chuj, mi się wydaje, że takie 2800... 2,5 jest najmniej. To 3. Nie, mówię ci, że 3,5, dzisiaj będzie dobrze. Tak? No, a później się zmienimy. Tu sobie to włączasz i masz to na jakiś czas. Aha. No. Za każdym razem muszę wziąć ten tryb N. Kontrola zmiany biegu? To co to kurwa? Tak, tu jest coś takiego, że jak zmieniasz bieg, to jest takie pierdolnięcie. Wybierz tryb jazdy. To podpowiadajka. To miejsce, w którym miejscu... Tak, że ci lapka się świeci, że na przykład zmieni sobie bieg przy 6700. Okej, okay, dobra. Ale czyli, samochód bajeracki. Czyli kiedy zmienisz bieg? Znaczy to nie wiem, zmienia bieg, tylko że ci sygnalizuje światełko, czy jakieś tak, świeci. Myślisz? Tak mi się wydaje. Kontrolka, a dobra, masz rację. Dla wskazania zmiany biegu. Że coś ale jest jeszcze taka opcja, że przy zmianach biegu... Ja masz takie dodatkowe pierdolnięcie. Dynamiczna zmiana biegu w trybie N? Gdzie to jest? No, dynamiczna zmiana. O, no to to. To jest taki efekt, daje uderzenie w plecy jeszcze. A że sprzęgło tak mocno napierdala, tak, popuszcza. Tak, no. Kurwa, ale... Obroty nie dążą z pasią, już wbił kolejny bieg. Że lepiej zapierdala. Te obroty zbił sprzęgłem. No mnie się sprzęgło ślizga, mnie się zużywa, ale bardziej kopie. Kurwa, fajne. Ja pierdolę, no ten samochód robi na mnie bardzo duże wrażenie. Tu mam drive, kurwa, normal, sport, a poza sportem mamy, kurwa, ten jest najlepszy. Tyk, N, custom, to jest ten, co przed chwilą zrobiliśmy z Jagódką. Klapy się otwierają w wydechu. O kurwa, tutaj się świeci, ja pierdolę. I fajnie taki półsprzęgło, bo w tej skrzyni fajnie bardzo fajnie płynnie chodzi ten samochód, że taki półsprzęgło, że nie skleił, tylko ruszył tak bardzo płynnie takim półsprzęgłem, że skoczyło ono na 2000 i zaczęło popuszczać. To jest coś, czego brakowało w przedlifcie, automat. A, tam tylko manual był. O kurwa, jak on się zbiera, z samego dołu zapierdalasz po mielą. Kurwa, ja widziałem, jak skręciło cię w prawo. Dobry wóz, zaraz zobaczę, jak to szpera działa. Wiesz co, przejmij stary, bo se skręcę kołami i dam w pizdę. Zobacz, jak się zachowa. O kurde, już się boję. Nic się kurwa nie stanie, przecież spokojnie. Pusto 4, mamy. 4K nie masz szerokiego kąta. Tak, wiesz, że kierownica ci wyrywa. Musiałeś skontrować. Tak, bo skręciłem kierownicą w prawo, kurwa, i on się wbijał w prawo, on ma prawdziwą szperę. Zacieśniał zakręt. Zacieśniał zakręt, tak. O, jak w mikrze. Ma prawdziwą szperę jakąś typu quive czy coś. Ona jest elektrycznie regulowana, czy to jest taka mechaniczna szpera? Przyznam szczerze, nie tak, ma no, czuję, że mechaniczna. Mi się wydaje, że to jest mechaniczna. Może nie ma takiej sprawności jak... O kurwa, dodałem sobie więcej gazu i kurwa, tego mi w niektórych autach brakuje. Musisz dodać gazu. Zrzucę sobie rękę, kurwa. A, i tutaj było moment zmiany biegu, pokazywał na czerwono. Kurwa, ale bajerancki wóz, kurwa, strasznie się też podoba. Coś takiego jest. Ty, no wiesz co, w Audi mi takich rzeczy brakuje. Ty, RS-ką jeździliśmy dużo droższym samochodem. Fakt, że jest na pewno na cztery koła i tak dalej, a ten jest jakiś taki kurwa... Taki kurwa fajny, zjebany. Zwinny, co? Wiesz co, bo lekki jest. Kurwa, kiedyś chcę wrzucać ten bieg, kurwa, ja pierdolę, stary. Nie wiedziałem, że jeszcze tam jebana motoryzacja będzie mnie podniecała. I to koreańska. No, aż głupio, nie? A głupio, ja tam lubię Hyundai. Według mnie... Ale trapczan twardy jak skurwysyn. A nie, to sobie zmień tryb na normal i zobaczysz, że nagle jak jest miękko. Jest bardzo duża różnica w zawieszeniu. Zauważyłem, że sobie bieg od razu wrzuciła automatycznie. Zobacz, przejechałeś po nierównościach. Aha. Znowu jesz po nierównościach. Najlepiej jest wjechać na taką kostkę, kocie łby i przełączyć na tryb N i nagle czujesz, że ogon tak twardnieje. Kurde, nie chcę na razie nim zapierdalać, dobra, bo kurwa emocjami zobaczę do normalnej jazdy, jak on by się nadawał. Wrażenie mam, że tylne zawieszenie jest twardsze od przedniego i nawet jak jest w trybie normal, tak jakby tył mi leciusieńko podskakiwał. Mm-hmm. Że jest taki twardzioszek. Wiesz, ono... Ciśnienie opon też sobie nie sprawdziliśmy. Uwzględnia, że ktoś z tyłu też może siedzieć, a teraz nikt nie siedzi. Co ja otworzyłem i czytałem, że tak jak jedziemy sobie w dwóch, 2,5 bara powinno być z przodu, 2-3 z tyłu. Ciekaw jestem, jakie jest realne ciśnienie. Ale już widzę, że te takie ciśnienia są starsze na wyrost pokazane. Ja bym tu 2-3 na przykład dał z przodu i 2-1 z tyłu. To dużo bardziej komfortowszy by był i dużo bardziej przyczepny ten samochód. Ale jest taki kurwa... Słyszę, że o Jezu, zwykły trypa, zobacz, ja pierdolę, kurwa. Słyszę, że to zimówki. Głośno jest. Trochę. Tak, słychać opony. Huczą. Huczą. Opony bardzo słychać. Układ kierowniczy ma szalenie szybki. Ty już piąty bieg mam, kurwa, przy 60 na godzinę. Ale napierdolę. No i są łopatki, też fajna sprawa. Ale fajnie reaguje. I dobrze reaguje, bo niektóre samochody są takie, że jedziesz w trybie drive, wrzucasz sobie na przykład tę łopatkę, kurwa, to z siódemki wrzuca ci automatycznie piątkę i zawsze jest piątka. A tutaj masz drive 5 pokazane, raz dół sobie bierzesz, masz czwórkę, raz dół sobie bierzesz, masz trójkę. Takie, kurwa, i fajnie wbijam. W nawrocie
dwójkę mi pierdolną, miał 5,5 tysiaka. Wow. Kurwa. Ale nic nie poczułem, ani nie słyszę tego. No nie. Wow. Silnik mechaniczny jest bardzo cichy i dobrze jest wyważony, że nie słyszę takich wibracji, kurwa, że ma duże obroty, że wibracji silnika nie ma, że musi mieć wałki balansujące. Patrz, 5000 obrotów. Zajebiście. Że takich... Chciałem powiedzieć, że w nawrocie masz do dyspozycji dwa hot hatche. I30N i Megane RS. O. I przedliftowej 30N, no takie ja miałem wrażenie, że jednak jest mniej fajna jak Megane RS. Ale z kolei po liftowej 30N moim zdaniem przebiło Megane RS czwartej generacji. Jest lepsze. Mimo tego, że ma 20 koni mniej. A ciekawe jestem, jakie to robi w ogóle tak osiągi. Tam, pamiętam jakieś testy, jak kiedyś robiłeś, wrzucałeś, że z 5-3 do paki ci wyszło. 5-3, powtarzalne. Naprawdę zrobiłem 3 pomiary pod rząd. Co, i z 3,5 tysiąca napierdalałeś? Tak, z 3,5, no ale to było lato. Lato i ultra trakcja i dobra opona. O, tu mam teraz zimowe opony. Myślę, że zrobimy z 5. Kurwa, stary, jak on ma reakcję na gaz. Z 5,7, 5,8. Prawie jak wolnostek on chodzi, kurwa. To, z ciekawostek. Mogę odnieść teraz do Meganki. Ostatnio zmierzyłem sobie 100-200 w Megance. Zrobiła 14,5. Też szybki wóz. No 2.0 masz czy 1.8? 1.8. 1.8-300. Nie, no ta skrzynia jak to, kurwa, na, kurwa, ja pierdolę, dobry jest samochód. Wiesz, po czym to poznajesz, że dodaje se gazu, on nie, kurwa, nie męczy się na tym czwartym biegu, tylko dodaje mu trochę więcej gazu, on automatycznie od razu ze trójkę wrzuca, kurwa. Że tak... Nie ma problemu z tym, że on ma zredukować, nie? Nie, wie, że po prostu trzeba, dodaje gazu, trzeba jeden w dół i trzeba jechać po prostu. No. No kurwa, rewelacyjne to jest. Ty, no ja pierdolę, no to jest technologia wroga, czy bliżej im Japończykom to chyba nie jest taka technologia wroga? No nie, to taki powiedzmy... Bardziej nasi. Tak, bardziej nasi. Aczkolwiek w Tokyo Drift chyba było coś takiego, jak Han powiedział do tego głównego bohatera, że musi mu dać auto, a nie będziesz jeździł tam jakimś Hyundai'em. What do you mean? You're representing me now. What you think? I'm gonna let you roll in a Hyundai? A kurwa. I dostał Lancera Evolution. A kurwa. Jedyne co tutaj nie widzę, temperatury oleju, to by mi się przydało w takim sportowym samochodzie. I skrętny jest, bez no, problemu. Czekaj, ale to tu nic nie widać takiego? Mam tylko temperaturę wody i mi pokazuje cały czas trochę poniżej 90. Musiałbym poszukać, ale no nie wiem. Temperatura oleju powinna być. Kurz. O kurwa, to jakieś ustawienia. Bardziej na sport, bardziej to, sprężarka. A ty zobaczymy ile dmucha, damu w pizdę, zabierz łapkę. Było 20 na sekundę. 20 PSI było. To już sobie liczę. 14,7 PSI to jest 1 bar, z jakiś 1,3 bara to napierdala. No 1,3, 1,4. No to dużo dmucha, kurwa. 21 PSI to byłoby... A ile S3 dmucha seryjnie? A 0,9. To 2,0 TFSI? No. 0,9 bara, no. To spora różnica tutaj. Tutaj jest moc robiona z boosta, a nie z dojebania zaponu. Aha. Idzie czas w trybie komfort, no opony ma naprawdę głośno, muszę powiedzieć szczerze. No ale to trochę też niesprawiedliwe porównanie, bo to nie są opony i felgi salonowe, tak? A tak. Tylko ktoś sobie założył, one widzę, że są szersze. Przynajmniej. A nie wiadomo, czy na nie odsadzenie mają. Mogą spierdolić nam prowadzenie, wiesz, generalnie samochody, te piasty, zwrotnice w przednionapędowych samochodach są bardzo ważne, że na przykład, żeby ET było 50 czy 55, założy sobie dystans na przykład 2 cm ładnie wygląda, ale w chuj gorzej się prowadzi. Ciągnie dużo bardziej wypierdala kierownica, tak, że no nie jest kurwa jeszcze ten środek koła w środku jakby zostaje zwrotnicy całej, wiesz. No dobra, ja sobie tu już przygotowałem drugiego. Będziemy a robić. A ta gałeczka ma tryb Drive Sport? Nie, po prostu mam tryb manualny. A, wiesz co, a po prostu jak wrzucę se N-kę, to już mam tryb sportowy z tak, już, jak... Dobra, już no, i dokładnie. Chuj, naciskam jeden guzik, już mam. Masz też kontrolę trakcji ESC w trybie sport, także ono będzie... O, strzeli z rury, słyszałeś? No, tak. Kurwa, tutaj to auto lubi strzelać. A tylko na tym trybie strzela? Tylko na tym trybie. Tu naprawdę jest bardzo duża różnica między trybem normal, a trybem sportowym. Czułeś jak wbiłeś dwójkę jak zabuksował? Tak, że jeszcze zmieniam, proszę zmieniać. To jest to uderzenie, o którym mówiłem przy zmianie. Na jedynce zaczął mielić, a już pierdolił dwójkę i jeszcze mielił. Hamujesz? Tak, wiesz co, jeszcze zobaczę czy on ma ten... O kurwa, fajne ma te popsy. Zobaczę, że tryb jest ten... A dobra, wrzucę czy jest prawdziwy tryb manualny. Czy sam zmieni bieg? Tak, jeden. No ciekawe, nie wiem w sumie. Dobrze! On dziwno ma, nie to, że jakiś tam... No dobra, spróbuj zrobić tu 0-100, z tej strony jeszcze. Jest drive. No. Chyba szybko musisz wcisnąć gaz. Dobra. Czekaj. Stop, mocno. Nie. Czekaj, bo jest custom. A ja wiem już o co chodzi, czekaj. Teraz się custom włącza. Dobra, czyli będzie normalny. I teraz trzeba to procedurę startować. Tak, tu trzeba teraz naklikać tutaj trzeba.
Control Start, bierz, włącz. Włącz, dobra, no to już kurwa zapierdolę. Masz 5 minut teraz na to. No, mówię ci, tylko czasowo. Jest. Dzida! Patrz, jak nie boksuje. Ale jak idealnie sprzęgła puściła godnie. Tak, i to, mnie, to robiło na mnie wrażenie. Ciach! No powiem ci, że jestem zaskoczony. 6,41, myślałem, że lepiej będzie. Wiesz co, za wcześnie z 1 na 2 mi wrzucił. Zaraz pojedziemy jeszcze raz. No dobra, to nie zmienia mu obrotów. Obroty były dobre, bo on, wiesz co, czym genialnie on rusza? Że on tak bardzo powoli sprzęgło puścił. Nie puścił tak... I to zrobiło na mnie wrażenie, jak pierwszy raz ten autem przejechał. Megane RS, nie masz takiego bajeru. No po prostu mieli kołami w RS-ie i tyle. A tutaj mieli sprzęgłem, a tak idealnie, płynnie, tak dostojnie to zrobił, taki kurwa idealnie puścił to sprzęgło. Bo chłopaki nas uczulali, że te opony są do dupy, więc to też taka trochę... Wiesz co, ja jechałem w trybie drive. No. Ja strasznie szybko z jedynki na dwójkę wrzucił i się przymulił. No. Z 2 na 3 wrzucił, to poczułem takie pierdolnięcie. Mhm. A z 1 na 2 tak zmienił chyba przy 5500 obrotów, bo mu trochę te koła buksowały. No to też to jest, no opony są może nie najlepsze, nie wiadomo jakie jest ich ciśnienie, jaka jest temperatura. Przede wszystkim słyszałem, że są stare. 18 rok jest. 18 rok, czyli 4 lata. Że one tak mielą, że takie szmaty te opony są. No to, no. Ile mamy dzisiaj stopni? Gdzieś tam masz temperaturę 15. Ale wiesz co, on zaczął mielić, on ruszył i na wysokich później zaczął mielić, no. Tak. Więc tutaj chuj nam da procedura startu. Procedura startu jest genialna w tym samochodzie. Tak, no. Jak na ośkę rozpierdala. Opony po prostu psują wynik, no tak. Niestety. Ale czułeś to, jak on tak ładnie tak, no, nie buksował, tak... Byłem ciekawy twojej reakcji. I tak kurwa, co szybciej jedzie, to coraz mocniej puszcza sprzęgło. Da, spróbuj od razu tutaj zrobić. Kurwa, te wystrzały pierdolone, jakie fajne. Głośne są, no. No to napierdalamy. Czekaj. Trzeba w włącz. Włączony. Ty, class 2, 3. Launch control. Condition not meet. No nie wiem, o co chodzi. Może za szybko. Między tym. No dobra, chyba zasudzimy tak. Go. Może się, wiesz co, olej z skrzyni biegu zgrzał, czy coś. Jak on taki, o kurwa, jak strzeli przy 3000. To z głośników? Nie, z rury. Z rury. Tak. Fajnie zmienia biegi. Ogólnie. A zobaczę znowu samkę, kurwa, se pierdolę. Męsko brzmi ten bus. Ma 8 biegów, ja pierdolę. O kurde. Ile masz ciebie obrotów? Stary, no 1500 obrotów to będzie jakieś 100 na godzinę. To dla ciebie na trasę. Wow. Oszczędny wóz by był. No, no po prostu sobie zrobimy, kurwa, zróbmy sobie tak zawsze w każdym odcinku od tej pory. Jest, udało mi się. Wiesz co robimy? Kurwa, 140 na godzinę na tempomacie pali fura. W każdym odcinku teraz tak robimy. Dobra, przez chwilę byłem gdzie indziej. Pamiętaj o tym, że mamy tylko 5 minut. Dobra, ja już się zawracam. Ale to strzela. Takie fajne, takie kurwa brzmi... Ty mi w zetce podobne strzały raz zrobiłeś. Ale nie podobało ci się. Problem był taki, że je się uruchamiało delikatnym dodaniem tak, gazu. Tak, a to nic nie trzeba robić. Że a ja sobie. Sam robi. Ja sobie lubię regulować trochę gazem prędkość hamowania silnikiem. Że byłem mocniej, słabiej. I często mi to przeszkadzało. A strzały były spoko, takie trochę wiśniackie. Wiśniackie. Dałem mu specjalnie wpisy, żeby koła zamieniły. Dobrze. Żeby się trochę oczyściły. To dawaj, jedziemy tam. Tam zawsze dobrze mierzy się. Tak. Przestudzisz trochę ten. Tak, interkole chciałem nim przestudzić. Już napierdalam. Nie, za mostkiem. I dawaj za mostek. Kurwa, jak on brzmi bardzo rasowo, tak aż ja bym tu wydechu mu nie zmieniał. No, ten wydech seryjny fajnie, jest naprawdę... Trochę mi brakuje dźwięku do lotu, takiego gardła, takiego zasysu tej turbiny. Turbina ładuje tu prawie 1,5 bara, to fajnie byłoby ją słyszeć. Kurwa, on ma wycofany zapłon. Dmucha 1,5 bara, ma 280 koni. Dojebać mu to zapłonu, no, bez dopierdalania boostu. Szykuj się. Are you ready? Jestem ready. Szybko gaz musisz wcisnąć. Ojej! Dwójka do dupy. Słabo, jeszcze raz spróbuję, wiesz? Ale chyba nie pójdziesz już z tego, wiesz? A może rusz bez tego? No, rusz bez tego. Dobra, normalnie ruszę, uwaga. Lepiej. Lepiej, no. Lepiej z 1 na 2 zmienił. 6,22. Ale i tak jestem rozczarowany, bo to auto naprawdę, no zresztą, dołączę to do tego filmu, robiło powtarzalne 5-3 w jedną osobę. O kurwa, no wiesz, opony, bo tutaj te opony są słabe, bo on jedynkę przyspiesza i cały czas pali na tej jedynce, pali i za wcześnie wrzuca dwójkę i jakby zgasł. Mhm. No widziałeś, później co ruszyliśmy łagodnie, bez procedury startu, to on początek może 0,20 miał gorsze, ale później to przyłączanie to wszystko miał lepsze. No. Takie mamy warunki. No. Dobra, wszyscy są manualne. Trybik. Wrócę teraz normalny tryb, żeby było miękko. No dobra, testujemy. No. I daj znać, czy odczuwasz różnicę. Cichy jest wydech.
No jak na 35 profil opon jest spoko. No jest różnica. A teraz daj sobie tryb twardy. Czujesz? Czuję, wszystko jakby, jakby się kurwa zespawał amortyzator. Tak. Fajnie to działa. Nie, no, o kurwa, tutaj. No. Bardzo, bardzo to czuć, tak. A taki... Kurwa, jaki strasznie sprawny samochód taki. Czas na zakręt śmierci. Czuję, że mam za bardzo napompowane opony. No. Aż takie kurwa... Betonowe. Możemy są betonowe, jechać, że... Są warunki. Że one się tak jakby nie układają, te opony. Tryb ma manualny. 40. Dwójką będę jechał. O kurwa, dupa, jak dupa mu lata. O kurwa! Jest taki fajny, kurwa, wóz! Aj, decha, kurwa! 76, no, o, pan cię ósemka. Ale opony chujowe były, powiem ci, że te miękkie. Kurwa, ale fajny samochód, ja pierdolę. Człowieku, nie? Dawno się tak nie cieszyłem. Nie, strasznie on cieszy. Kurwa, bo tak jest posłuszny. Dodasz mu gaz, zdejmiesz mu gaz. No ja pierdolę, jak kutasy chuje, chamy zrobiły dobry wóz. No. Co cieszy, przecież w współczesnych czasach tego nie ma. Jechałbym to niemieckim gównem, to nie byłoby to kurwa zero emocji. To jest by było. Świetny wóz na tor, moim zdaniem. Wiadomo, pewnie trzeba go tam jakoś wiesz przygotować. Co, on jeszcze tu był zepsuty trochę tymi kołami, bo troszeczkę czułem, że mi fajerę wyrywał, ale to jest przednionapędowy samochód. Normalne jest, że to będzie wyrywało kierownicę, ale trochę powinny mieć inne ETFL-ki i inne być opony, ale generalnie wóz jest kurwa dzieło sztuki, jest majstersztyk, jest kurwa stara szkoła i kurwa widziałaś, tak trochę se gazu ujmowałem, ta dupa tak se spierdalała i chciałem zrobić coś takiego głupiego, że jak mi spierdala dupa, dojebać mu gaz jak w tynonapędówce, żeby ten przód go ciągnął tu, a bezładność dupa mu wychylało, ale skleiło to wszystko w momencie jak zdjęłam nogę z gazu. Tak, bo jak ci dupa ucieka, odpuściłbyś gaz, to by cię wciągnęło. Tak, ale o to chodzi, że właśnie jak dupa ci ucieka, dodasz więcej gazu, ta dupa zacznie się jeszcze bardziej uciekać, bo przód cię zacznie wkręcać do wewnętrznej. Ten efekt szpery chciałem wywołać, ale po prostu samochód mi skleił, ale... No strasznie, tak kurwa, no przypomina mi się stare czasy, jak sanem GT jeździłem. Potem szpery nie miał, ale miał takie twarde zawieszenie, aj kurwa i tak... Nostalgicznie. Tak. I ten by równie też cieszył w manualu, ci powiem. No ja się strasznie cieszę, że w końcu jest okazja z tobą się przejechać tym autem. Nie no, kurwa jest taki jak no, trzeba, no. Bo wiem, że ono by ci się spodobało. Pierwsze co pomyślałem, jak jechamy, o kurwie by się spodobało. No. I kurwa, ta reakcja na gaz. No jest ta turbo deka z muła, ale kurwa, no jest, jest w pełni tak. Akceptowalna. Nie jest taka. Tu podejrzewam począteczek tylko wydechu zmienić, dopierdolić zaponu, bus to nie ruszać, żeby to się bardziej... Pamiętaj, że to auto jest w miarę nowe, więc tu są te wszystkie ekologie, GPF. Tak? Taki dźwięk ma? No. Jak oni to zrobili, kurwa? Ty ciekawe, no kurwa? Co, głośniki zatkam? To jest z wydechu. To jest z wydechu chyba, no. Nagrywałeś na zewnątrz? Tak! Nie, z wydechu jest. Chyba, że kurwa jak w Audi dieslu 3-litrowym jest głośnik w tym. W końcu nie, autobiku. Nie. To... za drogi element to by był. To nie tu. To co, jedziemy do Niemiec? No, sprawdzimy sobie coś nowego, co chcieliśmy teraz wprowadzić. 140 na godzinę tempomat. 140 spalanie oraz 3000 obrotów na najwyższym biegu. Tak jest. To... A później 120. Okej, pasuje. Zajebiście. Nie no, fajnie, spróbka na niskich obrotach. 2000, Ty zalejem mu Arala 102 oktany. O, no. Bo ja czuję, że tak chyba, że dopierdoli mu się zapon i będzie lepiej szedł. No mamy mikrofony, no mamy problem z sprzętem. Bateria się kurwa kończy, proszę pana. Ale się jebany pewnie prowadzi, kurwa. A jeszcze nie jadę... O, teraz jadę w tym ultra mega turbo hardkorowym trybie. N. Tak, czuję, że się spodoba. Nvidia, kurwa. Nie wiem, jak te karty graficzne. Ciekawe, czy chodziło o Nürburgring. No, ciekaw jestem. O Jezu, jak on kurwa, ściągam nogę z gazą, tak sam zaciśnia mi te zakręty. Czy zobaczy coś głupiego, pierdolne. W zakręcie mu dam gaz do deski. Tak, jest ten efekt szpery taki, że tutaj, gdzie skręcasz no, kierownicę, to czuję, że tutaj ciągnie ci kierownicę. No. No dobra, Kuba, jesteś gotowy? Tak. Bo ja gotowy. No dobra, a zwolnimy sobie. Trybik mamy ten N. Tak, zwolnij do 80. Do 80. Do 80, żeby się zdążył. Jest okej, okay, możesz fajne. Jechać. Z trójki zaczął, chyba tak jak trzeba. O kurwa, kopnięcie było to, o czym jest, mówiłeś. Co nie? 170. Oj, piątkę wrzucił, a z takim fajnym wypierdoleniem. Tak. Oj, nalajcie. Już. 4,27.
to jest lepiej jak Megane RS w jedną osobę. 4,27 na 150? Tak. Bardzo dobrze. A 20 koni mniej ma. A ta zmiana biegów takiego kopa daje, są te biegi idealnie zrobione. Tak, że ma 8 aż biegów. Żeby uściślić, na mocno dokręcone Megane RS, do którego się odnoszę, jest EDC, więc też dwusprzęgło. A ile ma biegów? 6. No tutaj jest, wiesz co, takie oszukiwanie, że zrobili słabszy silnik, a najebali tych biegów, żeby każda zmiana biegów to był taki kop do przodu, taki trochę to przypomina motocykle ścigacze, no, że jedynkę masz długo, a później tak ciaśniutko, ba, kurwa, i cały czas cios. Na most, no, lepiej, kurwa, no to jest przyszłość. Tak. Rozładował się. Będzie z GoPro. Mówimy głośno i wyraźnie. No, powiedz, bo... A ile zrobi 100-200? 100-200, 14-27. 14-27, a 100-150? 5.18. Bardzo przyzwoite to są czasy. Nie są jakieś takie kurwa ultra mega rewolucyjne, ale są przyzwoite. 14.3, o kurwa. Ojojoj. Kurwa, tak sobie S3 moja miała jakiś podobny czas po chipku. No to nie, to samochód jest szybki. Jest szybki, a trochę mnie wkurwia, dobre. No największa jego wada, że mogę powiedzieć, że dużo kurwa pali. Przez 2 litry bezpośredni wtrysk, za dużo kurwa pali, no. Trzeba tu... Kurwa, ta funkcja N powinna robić, że dopierdala mu się zapon i ma 340 koni. No bo ja wiem, że trochę dojebać do zaponu bez ruszania po prostu i byłaby taka moc. Możemy jechać wolniej, to wtedy będzie lepiej nas słychać. Tak, słychać te opony, ale wiesz co, wiatru nie było słychać. Ciekaw jestem, jak on... No, jest kurwa... Jest cisza jak w Jeterze. Kurwa, jest, nie wiem, czy nie jest cisza jak w Porsche. Chujowo tak gadać, ale wydaje mi się, że jest cisza jak w Porsche. Czemu chujowo? Bardzo dobrze, że wiesz... A też ma, kurwa, czekaj, ma ramki. Ma. O, za autą się te drzwi teraz... Zamknął się. Kurwa, wiesz co, te samochody z ramkami są po prostu takie ciche. Te bezramkowe, kurwa, czy to jakieś Ferrari, Lambo, czy inne drogie Porsche, to chuj, jem w dupę z tym. I zawsze po takich 15 latach te bezramkowe... Ale chuj, mam, przecież my nowe wozy testujemy i jeszcze... szumieć na pierdale. A ja mówię o zetkach na przykład, tak? Dobra, robimy głupotkę. Jadę prawie, że zerowa prędkość. Ale cię wyciągnę. Tak, w pierwszej kolejności tak jakby dwa koła mi strzeliły naprzód, że chciał w barierkę wjechać, a po chwili zaczęło mnie wciągać. A w normalnym samochodzie to bym rozpierdoliłbym te barierki. No to co, czas przejść do podsumowania. Samochód strasznie pozytywnie mnie, kurewsko pozytywnie mnie zaskakuje. Naprawdę, kurwa, obłęd. Napęd ma wyjebany. Skrzynia biegów pierwsza raz chyba w życiu, no nie, no jakaś Alfa Romeo była, BMW M4, że były samochody, które miały tak genialnie zestopniowane biegi, że kurwa, no zobacz, jak odejdziemy ze 110, z ósemki pierdolną czwórkę i jedzie. On nie ma problemu z tym, nie, żeby zredukować on bieg. Wie, co ma kurwa zrobić. Niektóre skrzynie takie są, że się upierają, że nie zredukuje. Kurwa, jechaliśmy drogim samochodem za ponad 500 tysięcy typu GTR. Zrobiłbym mu tak, kurwa, to 3 sekundy bym miał zwątpienia, a tutaj sekunda zwątpienia. Tylko, że w GTR-ze byłoby, zrzuciłby sobie jeden bieg w dół, pojechałby nim kawałek, by sobie zrzucił jeszcze jeden bieg w dół. A tutaj jedziemy ze stówą na 8 biegu. On potrafi zrzucić 2 biegi naraz. 4 biegi naraz, z ósemki, kurwa, no, na czwórkę. No, tak, no. To jest fenomenalne, no to jest rozpierdala system. No kurwa. On od razu wie, że przy tym wciśnięciu gazu z tą prędkością najlepiej jest na tym biegu. Tak, jest tak zaprogramowany. No, jest open, no skrzynia biegów jest petarda. Silnik, no nie podoba mi się, że ma takie duże spalanie, że co naprawdę ekonomicznie chcemy jechać na tym tempomacie. Ale brzmi ładnie. Fajnie brzmi, chociaż na dłuższą metę będzie chatu męczące. Włącz się trybę. No wiem, a sport mi włączyłeś. Okay. Eko liścia sobie włączyliśmy. Tak, nie, no to przy ekonomii, no kurwa, to jest wybór dźwięku, to jest fajne, aktywne. Opony słychać, ale no to już mówiliśmy. Tak, że bardzo słychać opony. Wiatru rewelacyjnie jest wygłuszony, jeżeli chodzi o wiatr. Przyspieszę na przykład do tych 140, nic nie słyszę. 120, nic. Cisza. 130, kurwa nic. 140. Już w GTR-ze, bo 150. No w GTR-ze było sporo głosi. 160, coś 160, coś już tam zaczyna być słychać. Genialnie wyciszony samochód. Jestem ciekawy, jakie spalanie by to auto miało po wywaleniu całej tej durnej ekologii, wyprogramowaniu tego, bo przełożenia ma zarąbiste. Coś mi się wydaje, że to jest coś takiego, że ten GPF, żeby on był nagrzany, że musi być chyba wycofany zapon, dlatego to wynika, kurwa. Wystarczy mi się zostawić na ten GPF, ale dopierdolić mu zapon. Skróci to żywotność tego GPF-a, bo będzie mniejsza temperatura spalin. A nie, no, że przeglądy, wszystko tam przychodziło, te Euro 6. I kurwa, nie wiem, jedziesz sobie w trybie takim, żeby na zmianę sobie przyspieszał zapon i cofał, żeby sobie tym regulował jakoś tam spalanie i temperaturę tego GPF-a, kurwa, że... O kurwa, Jezu, on już kurwa, stary ten wóz atakuje sam zakręt. Ja zdjąłem nogę z gazu, on już się kurwa ułożył, żeby... Masz zakręt i od razu masz banana już, na twarzy. Bo on już kurwa wie. Patrz, tutaj sobie pojadę, zdejmę sobie nogę z gazu, on już tak chce, żebym kurwa go tak pchnąć kierownicą i dać mu w pizdę.
No kurwa, on się prosi, żeby już, że już chce wyjść, teraz się napędzać. Ja pierdolę, no stary, no to jest dzieło sztuki. To teraz dodam. Przednia napędówka, kurwa. Dodam, że to auto jako nowe, powiedzmy z jakimś tam rabatem oczywiście, możesz w tej wersji, czyli dwusprzęgło, najmocniejsza wersja mocowa, mieć za pewnie koło 150 tysięcy. Tak, no brałeś? Brałem. No. Smutno mi tak, no kurwa, to jest tak... Tak jakby Chińczycy zawładnęli światem, albo Ruscy jakieś te swoje tanie produkty sprzedawali. To są Koreańczycy, no. To nie Chińczycy. Nie, tak? No bardzo dobry jest produkt, kurwa. No tak kurwa smutno mi to powiedzieć. Wiesz, jak kurwa to byłoby Audi, by kosztowało 100 tysięcy drożej i zero emocji by było. A tu kurwa... Ale jest tak smutno. A na Japfesta wpuszczają Koreańce. To jest JD, można powiedzieć. No i zobacz, no trochę mu dodam gazu, z ósemki wrzucił szóstkę. Kurwa, jak on... O Jezu, no genialny jest samochód. No. Dobra, wady, bo cały czas się powtarza. Dajesz wady. Głośno te kurwa koła. No ale to usprawiedliwienie to jest po prostu wina tych konkretnie kół. One są nieseryjne, tylko ktoś sobie takie założył. Duże ma spalanie i ten zegar tak ni w pizdę, ni w oko. Jakiś taki to kurwa w jakiś tablet przypierdolony. To powinno być ładnie w deseczkę wkomponowane, jakieś tam wcięcie czy coś. Tak jest. Audio jeszcze jego nie słuchałem, co sobie później sprawdzę. Albo kurwa zrobimy cięcie, włączę sobie tu muzykę, kurwa. Bo dla mnie audio też się liczy, bo ja tam lubię sobie głośniczki zmienić. Mamy kontrolę trakcji fajnymi. A nie, to jest patch, sport. A musisz przytrzymać dłużej. Zaczęłem włączyć całkowicie. I będzie bez. Tak, o kurwa. Kontrola trakcji stabilności włączona. Genialne, proste, zajebiste. Ten komputer obsługa też zajebista. Klikamy sobie zero i kurwa tak, jest zerowane. Tak już tak mówimy o plusach, to dźwięk. Zarobisty jest dźwięk tego auta. Teraz nawet na trybie cichym. No w sumie może być. Też fajnie gada, kurwa. Ale fajnie strzela, wiadomo, to może być upierdliwe, ale to można wyłączyć. No. Bo. No i ma te cyferki jeszcze fajne, skrzynia się pokazuje. Jest zarąbista. Czekaj, tak... gdzie chce mi, jest 3,5 tysiąca, nie chciałem mi zredukować. A, bo 7 tysięcy obrotów. Kurwa, widziałeś, zredukował mi prawie na odcinkę. Lampeczki. Pojawiają się te lampeczki. I to uderzenie. A, no jest, włączyłeś te tryby. I kurwa, no takie bajery, to jest tak jakbym siedział z laptopem, kurwa i stroił jakąś zetkę przed zawodami na 1/4 milia, ty sobie ustawiasz launch control. Jak dobre opony to założyć, no jakieś pusliki, to fajnie byłoby jakieś patch wgrać. Regulowany launch control. Tak. Mega gadżet. I moment ma ten ruszania, no on tak idealnie sprzęgłem operuje jak jakiś super zajebisty kierowca, że samochód kurwa jedzie 30 na godzinę, no jeszcze tak na pół sprzęgieł, proszę kurwa oddaje te sprzęgła. Proszę bardzo, indukcja. O kurwa. Kładziesz ten telefonik, już się ładuje. Pasuje. Zarobista sprawa. I wozie za 150 koła, no stary, no wymiata ten samochód, nie ma sobie konkurencji, nic na nic. Także jak się ktoś zastanawia nad tym wozem, to naprawdę szczerze polecam. Przejechałem się i byłem... Przecież o tym samochodzie możemy powiedzieć wszystko. No brzydki kurwa jest, z boku jest brzydki w chuj. To jest największa jego wada. Z tyłu bardzo fajnie wygląda, z przodu wygląda bardzo fajnie. Z przodu wygląda brzydko jak chuj. No jak jest taki nacechowany sportem, brakuje mi temperatury kurwa oleju, żebym pokazywał. Jeśli mógłbym zamienić Megane na to, to bym to zrobił na polifta. No. No. Ja nie jeździłem przed liftem. Manualna szóstka miał, tak? Szczerze... A miał procedurę startową? Miał. Czy też jakieś tam, ale ustawiono, czy 3000 stało i chuj? Chyba była stała, nie pamiętam, stała. Ale chyba stała, nie było regulacji. I bardzo fajnie, kurwa, bardzo intensywnie jeździ się Japończykami, to się wie, kurwa, w tym Audi musi pociągnąć, dosunąć, góra, dół, a tu jeb, kurwa, pyk, jadę sobie na tempomacie. Chcę sobie jechać szybciej na tempomacie, sobie jadę, kurwa, szybciej na tempomacie. No taki strasznie prosty, kurwa, w obsłudze jest ten samochód, jak się Japończykami pojeździło. Ostatni akcent w odcinku, przypomnijmy, od kogo mamy ten samochód? Dawidzie, kurwa, cały sklep i opon. Naprawdę dziękujemy wam, no poznajemy wam, no kurwa, no nie cofamy się, że nie robimy cały czas tego samego tych zetek. Poznajemy motoryzację, której nie mieliśmy okazji poznać, nie, co nie? Nie, no i to najnowszą. Najnowszą i taką kurwa z grubej rury. To nie jest, wiesz, kurwa, jeden, dwa chuj turbo gówno. Pozdrawiamy sklep opon. Top klasa. Chłopaki, naprawdę bardzo was pozdrawiamy. No i zachęcamy, żeby ludzie was kupowali, no kurwa, żeby więcej tych odcinków powstawało, no bo też to musicie wynająć samochód, przyjechać kurwa z Krakowa, zatankować nam, my se pozapierdalamy, my z waszych rabatów korzystamy, no i niech inni korzystają, no. No właśnie, a wspomnij o rabacie, jaki jest rabat dla mnie? Rabat, no niby nic, 25 zł, ale kurwa za 25 zł to ja dzisiaj zjadłem Chińczyka z krewetkami, tak przykładowo mówiąc. I no i przy zakupie kompletu opon na kod KUPCIO jest 25 zł rabatu. Polecamy. Tym akcentem kończymy odcinek. I zapierdolamy, kurwa. Czwóra z ósemy i ogień, kurwa. Piąteczka. Trzymajcie się.